father is a sight to me, though no different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping. Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony Michał i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Don't Starve. To znaczy, nie wiem, czy mogę mówić o kolejności, podczas gdy jest to dopiero drugi odcinek, no ale oczywiście wiecie, co mam na myśli. Ostatnio skończyliśmy, budując sobie tutaj taki właśnie prowizoryczny obóz. Zaraz dzień będzie nam się kończył i pojawi się wieczór. I co byśmy mogli jeszcze dzisiaj zrobić, zanim ten wieczór nastanie ogólnie? Czy tam noc, bo wieczór to tam jeszcze pół biedy. Może pozbierajmy sobie póki co troszeczkę jeszcze tutaj przedmiotów. Patyki na pewno się w przyszłości przydadzą. Możemy ściąć również trochę drewna. I zaraz jeszcze zobaczę na mapkę, zobaczymy co tam się dzieje. Co my tu mamy? Ogólnie odkryliśmy tutaj kawał dobrej przestrzeni. Może nie tak dobrej, bo niestety nie jest to najprzyjemniejszy teren i nie za bardzo nas lubi. Ta japa w ogóle nie wiem, co tutaj oznacza. I moglibyśmy się udać teraz w lewo, ale nie za bardzo wiem, czy to się nam opłaca, bo tutaj zbudowaliśmy sobie to science machine i tak dalej. Więc możliwe, że po prostu lepiej, jak będziemy tutaj sobie się osiedlać, a dopiero w następnym dniu, no zetnij to drzewo. Udamy się tam właśnie w lewo, jak wam już mówiłem. Tam, gdzie ta ścieżka prowadzi na mapie. Zaraz wam jeszcze raz pokażę, bo nie wiem, czy zauważyliście. Tu jest taka ścieżka, o, jak widzicie, i w tą ścieżkę chciałbym się udać dopiero właśnie w następnym dniu i zobaczyć, co tam jest ciekawego, ewentualnie. Może jakieś kamienie, coś takiego, bo tutaj akurat taki teren nam się wygenerował, że mało tych kamieni. Jesteśmy w lesie takim typowym. Kurczę, no co on ma z tymi drzewami? Nie może ich ścinać, jakoś lata w kółko. Dobra, jeszcze troszeczkę sobie pościnamy, bo kawałek jeszcze nam do tej nocy został. Mamy jeszcze cały wieczór, żeby pochodzić i pościnać drewno i tak dalej. Więc jeszcze możemy się tym zająć póki co. Okej, weź trochę patyków. Tam zaraz po lewej widziałem marchewkę, to sobie ją też zapodam zaraz. O, tu też są marchewki ogólnie. Krzemień, o to sobie też wezmę. Okej, pierw te patyki pozbieram ogólnie. Czy to nie są patyki? Nie wiem. Tak wyglądają przynajmniej. Okej, patyki. Tutaj mamy marchewkę. Trawę. I będziemy zbierać ku naszemu obozowisku, żeby przyjrzeć się temu, co możemy ogólnie zrobić w Science Machine i co jest nam do tego potrzebne. Zaraz zobaczymy, bo w ogóle jestem ciekaw, jak to teraz działa. Zauważyłem już, że nie ma tych lampek i prawdopodobnie wystarczy zebrać potrzebne nam materiały, żeby zrobić po prostu ten przedmiot. No ale jest to trochę bez sensu, no nie wiem, mi się wydaje... Wow, indyk wyskoczył. Dobra, ale chyba się schował, bo było mu za ciemno czy coś. Niech sobie tam żyje, mi on nie przeszkadza. Trochę głodni jesteśmy z tego, co widzicie. Więc jak wrócimy, to zaraz sobie na ognisku coś upieczemy. Okej. Drewnem sobie rozpalę, a co mi tam? Bogactwo niech będzie. I co upieczemy sobie na obiad? Może marchewkę? A może nie? A może jednak marchewkę? A może jednak nie? Dobra, marchewkę, bo nie mam chyba nic innego lepszego. Więc upiekę sobie marchewkę i zaraz ją wszamam. A ogólnie kupę da się... Nie, to jako paliwo posłuży. A to? To też jako paliwo. Okej. Czyli muszę zjeść marchewki. Okej, jestem w pełni zdrowia. Teraz mogę podejść do mojej science machine i zobaczyć, co tu takiego ciekawego mamy. Farmę możemy stworzyć. Tylko potrzebne nam są 4 kupy, te bawole. Prawdopodobnie. Możemy też jakąś ulepszoną farmę. Tylko wtedy nam potrzebne są aż 6 tych kup. Sowajmy się może bliżej tego. Podejść tutaj bliżej, o. Tak niebezpiecznie staliśmy na skraju. Co tu jest? Tu jest ściana. Ale nie wiem, czy ściana będzie nam potrzebna. Co jest stało? Dlaczego ono... zginęło? Biedne drzewko. No cóż, tak bywa. Co mamy? Ścianę. Drewnianą ścianę.
Nie, ale dobra, to nam na razie niepotrzebne, z tych rzeczy nic. Lina, to by nam się przydało, ale no nie wiem. To chyba jest przydatne właśnie do tych rzeczy typu właśnie survival, gdzie to jest tutaj, albo i nie? O, tutaj, o. Żeby stworzyć na przykład, gdzie to jest, jakąś skrzynkę. Czy skrzynka nie będzie w survivalu? Może się mylę? Parasol w ogóle? Po co parasol? No nie wiem. Stół alchemiczny można też stworzyć, ale nie mamy na razie wystarczających przedmiotów. A coś tutaj, tu są ogólnie chyba takie, taki ekwipunek waleczny bardziej, do walki. A, tu jest, o, skrzynkę trzeba, żeby zrobić, potrzebujemy 3 deski. A żeby zrobić 3 deski, to potrzebujemy, akurat możemy zrobić nawet. Jedna, druga i trzecia. I teraz mamy prawo, owszem, do zrobienia skrzyneczki. I gdzie by ją sobie wypakować? A walnę sobie ją tutaj, tak żeby była na widoku. I do tej skrzynki sobie zapodam złoto, czyli takie cenniejsze rzeczy. Może kupy, bo nie wiem po co je noszę. Kamienie sobie zostawię, też szyszki, czy co to jest? Niech sobie tu leżą, nasionka sobie zostawię. Co to jest? Krang thing. Coś tam. Wygląda na takie dość nowoczesne, ale dobra, zostawimy sobie to tutaj w skrzynce, bo tego nie potrzebuję na razie. A flint to sobie odłożymy tutaj na lewo, to też sobie zostawię. A jedzonko to sobie też zostawię tutaj. Ok, i tak możemy w sumie wyruszyć w podróż tamtą ścieżką, którą wam przed chwilą pokazywałem na mapie. Bo sam jestem ciekaw, co tam się kryje po lewej stronie. Okej. Czyli zmierzamy dzisiaj na przygodę. Tu szyszki zostawiłem. Najwidoczniej na górze. Ale dobra, nie będę ich zbierał. Moglibyśmy też kilka pułapek na króliki ustawić. Oczywiście mięso dla takiego faceta jak Wilson też jest przydatne. I też dużo zdrowia regeneruje. Czy tam głodu. Ścieżka w dół prowadzi i w górę też w sumie. Teraz nie wiem, gdzie chcę iść. Chodźmy w górę, bo tu jest ciemno, tam na dole. To znaczy, to jest taki ciemny las, no nie wiem, jak to ująć. Taki mroczny, a ja takich nie lubię. No cóż, i tak jak widzicie, musimy w niego wejść. No dobra, zobaczymy. Może ten las nie jest taki zły. To się zaraz okaże, co tam on sobie kryje w środku. Od razu się dźwięki zmieniły. Chodu. Co to jest? To jest pierścień. Ale to nie wygląda zbyt bezpiecznie. Może ja to ominę póki co. Dopóki się nie dowiem, co to jest, to lepiej to ominąć, bo ja nie chcę za bardzo w tarapaty popadać. Bo jak coś mnie zacznie gonić, to nie za bardzo mam się nawet jak bronić. Dobrze to powiedziałem? Tak, dobrze. Jak coś mnie zacznie gonić, to nie za bardzo mam się jak bronić, tak. O, i są nasze bawoły, czy bizony, czy co to jest. I moglibyśmy sobie ich kupy pozbierać, bo to są całkiem cenne rzeczy. Ale tu widzę tylko jednego, dlaczego? Jedną kupkę mamy póki co. Ja chcę więcej. O, dobra, tu mamy też ważną rzecz, czyli skały, które sobie teraz skruszymy. Co to nitre jest, to też nie wiem. Wcześniej tego nie było, było tylko złoto chyba, z tego co pamiętam. Okej, podnieśmy to wszystko. Idziemy dalej ścieżką naszą. Czy myśmy się nie za bardzo oddalili? No, oddaliliśmy się kawałek. No ale dobra, może zdążymy wrócić. W co wątpię, więc będziemy musieli raczej sobie zrobić obóz. Taki chwilowy przynajmniej, na tą jedną noc. Gdzie ta ścieżka? W dół poszła. To my też pójdziemy w dół za tą ścieżką. Bo wydaje mi się, że to jest najbezpieczniejsze iść tą ścieżką.
Czyżby ścieżka... Nie, myślałem, że się gubi, a to nie, wcale taka zmyłka tylko. Idziemy w tą stronę. Nie, w tą, bo tam wrócimy chyba do tego początkowego punktu tutaj, po prawej, na górze. Więc idziemy dalej w dół. Zobaczymy, gdzie ona chce nas zaprowadzić. To omijamy, bo tu pająki, z tego co pamiętam, są. One nie są zbyt przyjazne. O, i ścieżka się urywa w tym momencie. To niedobrze, ogólnie. No dobra, czyli będziemy musieli zaraz sobie gdzieś tutaj obóz zrobić. Zjem sobie marchewkę, bo już mi się tam głód, jak widzieliście, psuł. I tu się kończy nasza wyspa, od lewej strony przynajmniej. No dobra, to będę powoli wracał. Po drodze prawdopodobnie będę musiał zrobić obóz. Obóz, żeby przetrwać tą noc. I dopiero nazajutrz wrócimy. Nic ciekawego tutaj w tej lewej stronie za bardzo nie zauważyłem. A tylko te skały. Tą skałę tam jedną zostawiliśmy, to zaraz ją zniszczymy też. Albo teraz, albo w... Wow, ciebie nie chcę. Ciebie bardzo nie chcę. Zaraz zniszczymy tą skałę. Albo teraz, albo dopiero nazajutrz. Już widzę, do czego mógłby się przydać parasol. Mógłby się przydać właśnie do takiego deszczu jak teraz. Tylko za bardzo nie wiem, przed czym miałoby to chronić. Nie! Wow. Dobra, może się uda. Okej, wzięliśmy co nasze i idziemy. Uch, te emocje. Jeden pająk, tyle emocji. Okej. Wracamy się tutaj do... na pustynię. I myślę, że tutaj moglibyśmy na tej ścieżce obóz sobie rozbić, przynajmniej prowizoryczny na chwilę. Bo i tak zaraz będziemy musieli przenocować, tak jakby. Dodajmy jakiegoś paliwa. Co by było dobrym paliwem? Wow, czy to była burza? Piorun czasnął. To niedobrze. Mam nadzieję, że nie może w nas trafić. Dobra, zmieńmy sobie tutaj damy i załóżmy sobie naszą... Nie da się go przełożyć do ekwipunku? Ale lipa. Uhu. Kiepsko. Myślałem, że mogę mieć ekwipunek, to znaczy, że mogę mieć plecak w ekwipunku i wtedy mogę mieć założony mój... mój pancerz, a to tak nie działa niestety. No trudno, skoro tak, to nie. Sens. Oczywiście, największe jakie się da. Dodamy trochę paliwa. Paliwa, Boże. Źle to ująłem. Trochę mocy do naszego ogniska, może, nie wiem. Z bliska nasz Wilson wygląda na troszeczkę takiego zmęczonego człowieka. Ma nieogarniętą fryzurę bardzo. I z tego co wiem, to z czasem rośnie mu również broda. To jest również ciekawy temat. Mam nadzieję, że naszemu Wilsonowi również broda wyrośnie, bo jest to całkiem sympatyczne. Jak widzicie, jak się jeszcze dalej oddalę, to znaczy jak będę tak tym scrollem ruszał w tył, to pojawia się taka mgła. To też jest fajne dosyć. Tylko, że nieprzydatne na ogół. Okej, już bym chciał dzień, żeby się wyruszyć z powrotem do naszego obozowiska. Albo chociaż obadać, co tutaj po drodze jest jeszcze raz. Na pewno ciekawy jest ten, jak to ma, ten pierścionek, który tam widzieliśmy wśród tych diabelskich kwiatów. I zastanawiam się, czy nie pokusić się na ten pierścień i go nie wziąć. Oczy. To nie jest dobry znak, ale już się kończy noc. O Boże, jakie duże te oczy. No dobra. Ale już się dzień zaczyna, więc zaraz zobaczymy, co to będzie. Co to za stwory. Ogólnie się tu czają. No pokażcie się. To nie były żadne stwory. Wow, to była po prostu taka... O mama. Czy jak to ująć? O, widzicie? I broda nam wyrosła. Wow, dopiero piąty dzień i już mamy brodę. Jak fajnie. O wiele bardziej klimatycznie wygląda teraz Wilson, jak ma brodę. Więc teraz jest gotów, żeby podołać właśnie... O, weźmy sobie drugą kupę.
od jednego bizona. Jest gotów, żeby złapać ten pierścień, który tam leży na ziemi, wśród tych złych kwiatków ogólnie. Zjedzmy może troszeczkę, bo jest głodny na ogół nasz Wilson. Po drodze jeszcze widzieliśmy chyba parę tam parę tych co tam było? Jakiś owoc, nie zwróciłem uwagi, więc możemy sobie je pozbierać, żeby w naszym obozowisku mieć co jeść. I teraz jak to rozplanować? Czy jak to wezmę, to tu coś wyskoczy, czy nie za bardzo? No dobra, spróbujmy. I spieprzamy. I zaraz powinno nas coś zacząć gonić prawdopodobnie, bo oczywiście ta gra nigdy nie daje za wygraną. I zawsze jak coś bierzemy za darmo, to coś nas zaraz goni, ściga i nie daje nam zasnąć. Ale może tym razem obejdzie się i bez takich akcji. No dobra. W domu obadamy, o co tu chodzi z tym. Nie w domu, Boże, tu nie ma domów. Przecież to jest Don't Starve, nie Minecraft. Zrobię sobie kill off, żeby tutaj zbudować i rozwalić kamień, który nam tutaj na drodze wyrósł. No i trochę trawy może zbierzmy, bo nie wiem, zawsze może się przydać. Choćby jako paliwo, to znaczy, Boże, co ja mówię? Jako dodatek do naszego ogniska, no rozumiecie, jako rozpałka. Okej. O, i tu jest... to są prawdopodobnie jakieś maliny, coś takiego? Bardzo możliwe, że to są jakieś maliny. Nie wiem, w każdym razie muszą nam się przydać jako jedzenie, bo na razie na króliki, jak widzicie, nie poluje. Co w przyszłości może się okazać smutnym obowiązkiem, ponieważ jak nam się skończą te maliny, to te króliki mogą być dla nas jedynym ratunkiem. Chociaż te, chwila, bo czemu on tej trawy nie ściął? Chociaż z tego co wiem, to te maliny prawdopodobnie odrastają, tylko teraz nie jestem do końca pewien, czy odrastają samoistnie, czy trzeba coś zrobić, żeby one odrosły. Gra nam się zapisuje, ale okej, my zmierzamy ku naszemu obozowisku. Okej. Tu się nic nie zmieniło przez ten czas. Moglibyśmy zrobić tą pułapkę w tym czasie. Tylko jak to się robi i gdzie to jest? To powinno być gdzieś tutaj właśnie. Chociaż nie za bardzo jestem do tego przekonany. O, tu jest pułapka, okej. Weźmy sobie, zróbmy taką. Może nawet z dwie. I chodźmy zostawić gdzieś tutaj, na tą króliczą norę. Ok, postaw tutaj. A drugą postaw tutaj. Okej, i teraz wystarczy... Nawet wystarczyłoby je chyba zagonić do tej nory, żeby one się w nią... Chociaż nie, one chyba samoistnie muszą tam wejść. Dobra, bez różnicy. Rano jak wstaniemy, to znaczy rano jak się zrobi dzień, to już powinny być złapane te króliki. A jeśli nie będą, to po prostu będziemy czekać dłużej na nie. Ale to już bez różnicy większej. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Możemy sobie zrobić kapelusz, ewentualnie jakąś broń, ale nie za bardzo mamy wystarczający ekwipunek. Magiczne coś tutaj jest. Co dalej? Jakaś lina. Wycięte skały, czy jakoś tak, takie szlifowane, rozumiecie? Science, food, tu nic ciekawego. Tu jest pułapka na ptaki, ale do tego potrzebujemy... Chwila. Do tego potrzebujemy... jak to się mówi? Pajęczyny, tak? Co tam było? Tak, pajęczyny. Możemy zrobić kompas, albo... No, albo już jakieś cięższe przedmioty, na które nas aktualnie nie stać. Czy coś innowacyjnego moglibyśmy odkryć ogólnie? Moglibyśmy się ostrzyc nożyczkami, albo moglibyśmy zrobić coś takiego ciekawego, co nawet nie wiem, co to jest. A, to są grabie, okej. I ogólnie te grabie, co nam dają? Czyżbyśmy mogli niszczyć trawę? Zobaczmy.
No. Aha. Faktycznie możemy niszczyć trawę. Ale jak ją się teraz zasadza, to nie za bardzo wiem. Może... Dobra, ja sobie tutaj zrobię może taki kawałek przestrzeni, żebym wiedział, gdzie mieszkam. Ogólnie wiem, gdzie mieszkam, ale chodzi o to, że wtedy moje miejsce będzie się wyróżniało spośród reszty i będę wiedział dokładnie, gdzie mam zmierzać, jeśli będzie mi się spieszyło do domku, czy tam do mojego obozowiska. Okej, zróbmy sobie tak. Teraz pozbierajmy jeszcze tą trawkę i trzeba będzie rozpalić ognisko, bo jak widzicie, już się noc robi. Boże, jak szybko. Chociaż nie, w sumie nie szybko, to już szósta noc, czy szósty dzień się zbliża, a my już 21 minut nagrywamy. Czyli całkiem sporo. Okej, zróbmy sobie, dodajmy sobie trochę paliwa. To nie za bardzo dobre paliwo jest. To zaraz zobaczymy, co to. Tym się nie da rozpalać. O, tym się da, trawą. O, trawa to by było ogólnie dobry produkt jako paliwo. Bo jest jej bardzo dużo wszędzie i łatwo ją się zdobywa, więc to jest dobry pomysł, żeby mieć takie... taką rozpałkę. Ale okej, przeżyjmy tą noc jeszcze. I zaraz się weźmiemy za... zakończenie odcinka, kurczę, bo przecież nie mogę tak długo nagrywać. To znaczy mogę, ale odcinek nie będzie już tak bardzo interesujący i tak atrakcyjny wobec nowych odbiorców, jeśli będzie trwał tak długo. Dobra, to w takim razie może teraz się zdecyduję na... wow, tu się psuje coś. Nie, to chyba nie za bardzo nam pomogło. Co możemy zjeść? To sobie upieczmy. I to sobie zjemy. Co więcej? No nic więcej, dopiero rano mogę króliki zjeść. Kurczę, ale dobra, zobaczmy co to jest ten ring. Potrzebuję skupienia, energii jakiejś, tak? Coś w ten deseń. Dobra, schowajmy sobie go na razie. Nie będę go męczył. I zobaczmy, czy nam się te króliki złapały. O nie, nie złapały się. Boże, jak smutno. No kurczę, nie wiem, co teraz. Potrzebujemy bardzo pilnie jakiegoś jedzonka, a nie za bardzo wiem, skąd wyczasnąć jedzonko, gdy go wokół nie ma. Jedzonko, gdzie by mogło być? No tu nie za bardzo. O, tu są jakieś maliny na dole, może już odrosły. Owszem, są maliny. Zaraz sobie je upieczemy i będziemy mieli chociaż trochę tego jedzenia. To znaczy zregenerowanego głodu. Przepraszam, źle to mówię. I zastanawiam się, czy nie moglibyśmy sobie zrobić... O, w ten sposób. Tu jest duch! Widzicie tego ducha? Wow, fajnie. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem, ogólnie. Ciekawe, tylko mam nadzieję, że on się nie pojawi nagle i nie będzie mnie męczył. Wykopmy sobie tutaj jeszcze jedne malinki. I zobaczmy, czy prawym, bo wcześniej... Wejdę w niego. Nic się nie stanie? Nie, nic się nie dzieje, okej. Wcześniej próbowałem lewym przyciskiem myszy. Patrzcie, tu też jest kolejny duch. Wow. Wcześniej próbowałem lewym przyciskiem myszy. Ja myślałem, że coś mnie zaatakuje, ale nic mnie nie atakuje, całe szczęście. Wow, całkiem interesujące rzeczy z tego wypadają, tylko nie za bardzo wiem, do czego służą. Ducha nie chcę, więc uciekam. Dobra, wracam może do tego naszego obozowiska, bo już mieszam powoli. Zaczyna się robić nieprzyjemnie, bo te duchy nas tutaj chcą zaatakować. Tu by nam się przydały właśnie, tak jak mówiłem, maliny. Gdzie ja mam te maliny? Tu. Nie da rady?
Aha, prawym. Okej. Pomyliłem. Okej, i teraz, żeby one działały... to potrzebowały kupy. A zobaczmy, czy ta druga kupa będzie... O nie, duch przyszedł. Nie chcę ci tu. Zobaczmy, czy te drugie kupy będą na nie działać. Działa. To spoko, okej. Czyli mamy maliny u nas praktycznie w domku. Kurczę, co to za duch? Nie podoba mi się to za bardzo, ale dobra. W każdym razie, na dzisiejszy odcinek musimy już powoli kończyć, bo dość długo nagrywam i nie chcę, żeby znowu było jakieś masakrycznie długie pół godziny, chociaż już prawie jest. Tak więc, jeśli wam się spodobał odcinek, zapraszam oczywiście do polubienia materiału. Jeśli wam się spodobały ogólnie materiały na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco. Chwila, moment, ja chyba wiem. Czy tu nie przypadkiem chodzi o moje zdrowie psychiczne? Kurczę, nie za bardzo teraz kojarzę, jak zrobić, żeby ono działało, żeby było lepsze. No ale dobra, dowiem się tego do następnego odcinka. Okej, na czym skończyłem? Jeśli wam się podobają ogólnie moje materiały, to zapraszam do subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć, pa, pa.